Widzowie, siedzę tutaj już drugi dzień. Mam już serdecznie dosyć. Pies tu się na mnie patrzy i on też ma serdecznie dosyć tego, że zatrzymałem się tutaj, prawda, w tym 36 metrach kwadratowych i nie mogę stąd totalnie wyjść. To jest najgorsze więzienie na świecie. Dalej nie mogę nic rozwalać. Patrzcie, widzicie, chcę rozwalić cokolwiek i nie mogę. Nie mogę nic rozwalić. Przytrzymuję, tak żeby nie było. Patrzcie tutaj, myk, przytrzymywany jest klawisz. Nic nie mogę zrobić, nic nie mogę rozwalić. Nie wiem, jest totalna tragedia. Nie wiem, dlaczego zostałem tutaj uwięziony i jaki jest tego cel, ale jestem załamany. Oczywiście, jeżeli chcecie, żebym wyszedł stąd, żebym się uratował, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są codziennie o godzinie 19.19. Zapraszam również na plusa, gdzie są filmy o 14.14. No i tyle, no nie wiem, co ja tutaj mam robić. O, palionka, błagam, wypuść się, błagam, nie no. Co? O, nie czekaj. Witam, witam. Co błagam, tam szczypcą? Błagam, wypuść się, jest ten Yeti, bo ja jestem gotów negocjować. Co, o co negocjować? Nie ma Yetiego na razie. Nie, dobra, on... dobra, palionka, wypuść mnie, proszę, ty nie jesteś jakaś fakt. Tutaj oszołomiona. Jak nie ma opcji? Nie. No błagam, wypuśćcie mnie. No. Nie ma opcji, szczypcą. Ale... Jedzonko, ale... No nie. Dlaczego? Ale... A... Dobrze, dobrze, ale tutaj... Kadamy, skoczyłyśmy na tym, że a, z paznokci, gdzie ty robisz tak. Sobie paznokci? Wiesz co, ja sobie paznokcie ostatnio robiłam w Gottailanie, ale powiem ci, że masakra, nie? To totalna tragedia. Halo, ja tu jestem. Nie chcę się słuchać o paznokciach. Weźcie mnie, wypuśćcie. Dlaczego ty to możesz rozwalać, ja tego nie mogę rozwalać? To jest specjalna klatka na ciebie. Ty nie wiem. Rozwalisz twoje prostowe ręce. Dobra, weź tu, wrzućcie mi w leje jakiś kilof. A, dobra. Kilof? Chcesz kilof? O, proszę, proszę. No nie, dlaczego żarcie? A może chcesz siekiereczkę? Mam tego. Tak, tak, marzę. Masz, to dobra, może proszę. Miecz. Wypuścicie mnie stąd? Nie ma opcji, szczypsonie. Co ty byś chciał robić? Dobra, a co ja, robisz, ja bym chciał... No, możemy negocjować. Dobra, słuchajcie, proszę, wypuśćcie mnie, ja będę najlepszy na świecie. No. I po prostu odejdźmy od tego Yetiego. No, on nie ten, on wiecie, on jest beznadziejny. Proszę, palionka, proszę, dobra, nie bądź tak. Dobra, czekaj, palionka, musimy trochę przemyśleć. To dawaj jakieś, po jakimś komplemencie dla nas, no. Palionka, do twarzy ci w różowym. Ach, nie, zawsze dziwam. No, Emilia pięknie ci z oczu patrzy. Dobrze, możemy już? Możemy już ten? Dobra. Możecie mnie wypuścić? Przekonałem? Tak, ale... Czekaj, palionka, jeszcze nie wypuszczę go, bo musimy mieć pewność, że on nic nie zrobi. Szybso, obiecujesz nam, że nie uciekniesz. Ale to nie jest tak, że wy mnie wypuszczacie już na mały zawsze? Okruszek, na mały okruszek. Ała. Przepraszam, misklik. Na co? Na mały okruszek przysięgasz, że na będziesz mały za nami okruszek? Chodzi. Co to jest mały okruszek? Nie interesuj się, przysięgasz czy nie? No. Tak, obiecujesz? Tak. Pamiętaj, obietnicy nie można złamać. Tak. Na pewno. Tak. Dobra, okej, okay, palionka, to co? Lecimy? Tak, ale jeszcze jedna rzecz jest dla mnie, bo ja rozlałam soczek mój czerwony, więc go masz tutaj pozbierać, dobra? Gdzie? Go tutaj weźmiemy. Tak, zbierasz dobra, soczek. Dobra. Zbierasz go już, bo mi się nie chce. Ale gdzie jest ten soczek? Ja jestem damą, żeby tutaj sprzątała. Ja już teraz jestem tutaj z a, to! Dobra, ja nie mogę nic rozwalać. Jestem jakiś osłabiony tutaj. Nie, no patrz, nie mogę rozwalać tego! Ej, co? I widziałaś to palionka? Widziałaś to palionka? Nie, no wy to rozwalacie! No, niby nie, co? Nie, tak, dobra, oddaję to, tak nie chcę tego. Niech ci będzie, dobra, ty szczypsun jeden. Ja ci dam, ja to sama już posprzątam. Czemu tak za mną krążysz? No, pilnuję się po prostu, nie uciekaj wszystko. No. Żeby przez przypadek nie znalazł jakiegoś przejścia. No i co? Czego tam szukasz, co? Nie ma, nie wiem, czego tu szukam. Dobra, ja myślę, że szczypson jest gotowy, pokażemy mu, dobra. Ale co? O co chodzi? Dobra, no chodź, gdzie jest palionka? Ale wiesz, jak coś to nic, jakby dobra. Jesteśmy teraz w jednym teamie, okej? Okay? I nie możemy okay. Być w jednym. A Yeti wie o tym, że mnie wypuściłyście? No nie do końca, ale jak chcę, może się dowiedzieć, więc jak coś... Nie, ale może? W sensie, że nie będzie zły? No może się... Nie wiem, na to? To jest istotne teraz. Jeżeli będziesz tutaj źle się zachowywał, to ci najgorszą karę damy. O, będzie najgorsza okay. Kara ciebie czekać. Okay. Więc, no, zachowuj ja się. Pójdę, ja pójdę i potem szybko... Kobiety przodem! No to daj mi zejść! No,
no, no, kobieta przodem. Na dobra, ale patrzę tam, czekaj, tak, dobra, tak, iść tam. Zobacz, zobacz, czy to mi ucieka, okej, okay. Tutaj w porządku. Co ja ci mówiłam? Myślisz, że się kryje pno? Nie, no, no, dlaczego? Dobra, kobiety przodem. Już tam, nie, nie, teraz to ja jestem mężczyzna, a ty kobietą idziesz przodem. No dobra, szybson, weź tutaj, to ścig, uważaj na siebie. O, dobra, dobra. Nie! Okay. Co to ma być? W doniczkę mi wchodzi, weź ty jeden! No. Okej, okay, już. Co za człowiek w ogóle? No i co, czego to jest? Nie, no ja tu nie wiem, gdzie jestem w ogóle, co tu się dzieje, co to jest? Co to ma? Nie, wy jesteś lider? A to jest, no po prostu, bo tutaj tak się oprowadzamy po górze, tak? Żeś sobie rozpratował troszeczkę kolonka. Ale co wy robicie? Dlaczego wy chcecie schwytać wszystkich? O co wam chodzi? Co za dużo widziałem? To jest po prostu taki ten, taka gra. Gra w statki, czaisz. Ała, a dlaczego? Ale za co? No bo za dużo widzisz, co tego nie miałeś. Mogę coś zjeść? Muszę zjeść. No zjedz sobie. Dziękuję, dziękuję. Ale... A w tych skrzynkach coś jest? A tu jest, a tu jest... Niczego nie ma, nie, niczego nie ma. Wszystko jest... Wszystko jest... zabrać. Nie, ale było blisko. Prawie zabrał nam nasze zapasy z złotych jabłek i tak dalej. Krzysztof, ty sobie za dużo pozwalasz tutaj, rozumiesz to? No, rozumiem. Ja rozumiem. Tam a, ale... parę złotych jabłek. Wracasz do celi. Czemu? Ale czekaj, bo ja muszę zjeść znowu, bo mi głód schodzi. No i dobrze, dobra, to nie. Czekaj, Chipson, masz, znaj dobrą moją wolę i masz... O, dobrą. Dziękuję. Nie, 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 on nie może a. tego no, jeść. Okay. Nie. Miliam myśli, że w sumie to był to was. Zabrał kask, dobra. Nie zrobiłem tego, nie zrobiłem tego. Widziałam to. Dobra, oddaję. Odłóż. Odkładaj, no, dobrze. Okej, okay, niech ci będzie, dostaniesz tutaj. Dziękuję. No dobrze, się dobrze sprawował. Dobra, to w takim razie chodź. Szybson! Ała! No dobra, oddaję! Dobra. Próbujesz mi udowodnić, co? Dobra, ała! Ginę, jestem na strzała! O, dobra, przecież mam półtorej serduszka. Proszę mnie nie bić. Ała, nie no! Dobra, chcesz dalej oglądać, czy chcesz wrócić do celi? Marzę zobaczyć, co tu się jeszcze kryje. Dobrze, no to popatrz, zapraszamy ciebie bardzo serdecznie. Tu jest mój pokój. Popatrz, jest ładny. Fajny, nie? Nic nie mam w skrzynkach. Kurczę, właśnie ja nie mogę. Dzięki, palionko. A tutaj, co to jest za obraz? Taki straszny taki obraz. Taki obraz po prostu. Szybson! O, to Szybson! Okej, okay, schowałem się do pokoju Jackiego, nice. Nie, okay. To nic nie ma. To jest pokój Jackiego. Szuka desperacko jakiegoś przejścia. Nie. Proszę, i ostatni pokój, zapraszamy do ostatniego pokoju. Tak, ukłoń się, Szybson. Ukłonienie. Ej, co ty? Ja mam Szybson agresywny taki, dostaniesz hita zaraz. Wow! Co dostajesz? Nie mogę tu wejść. Masz pół serca? Ile masz serduszek? mam 3 serduszka. Tak, pół serduszka masz. Ła, wow, 3! Nie powiedziałem pół, 3. Dobra, tu? O, ty nie... I co to za zaglądanie? Proszę stąd wyjść. Szybson, co ty masz 5 sekund. Czekaj, palionka. 5. 4. 3. Dobra, no nie mogę nic i tak dobra, zrobić, jak tam jestem. A tu co jest? Ale stąd przyszliśmy. Co to tam jest? A to on tutaj nie patrzy, nie patrzy. Czemu? Tam nic nie ma. Jak otworzysz te drzwi jeszcze raz i przejdziesz, to zginiesz. Nie, ja ała, ale proszę mnie nie bić, no. No nie, to no proszę mi otwierać tych drzwi. No, właśnie, jeszcze raz otwórz. Ot, nie, dobra, zabijamy go. Emilcia, zabijamy go! Ała, koniec. Nie zdążyłem się uzbroić. Nie, chodźcie tu, proszę, dajcie mi żarcie, bo straciłem wszystko. Błagam, nie, dlaczego ja tu znowu jestem? Proszę, ja nie chcę tu być. Wypuśćcie mnie, dlaczego wy takie jesteście? Dajcie mi, chociaż żarcie mi oddaj. Proszę. Pokaż, to jest zamurowane. Nie mam nic. O, ty Szybsonie, no, a tak, a co to miało być? Czemu chciałeś wyjść? I ty się wydawałeś taki podejrzany, wiesz? Za bardzo podejrzany byłeś. No, ale oddasz mi żarcie? Emilcie jest smutno, nie, bo Emilcie jest teraz smutno. No, ale dam ci żarcie, o, żarcie. Chcesz żarcie, to dostajesz zgniłe mięso. Ale jest, mogę to normalne też? Bo... Nie. Mi trochę przykro, wiesz, Filip, że tak postąpiłeś. Ale nie, co ja, ale to wy mnie zabiłyście. No, ale ja nic nie chciałem uciec! Przecież. Ja się zaufałam. A mogę normalne jedzenie? Bo to jest niedobre. Czekaj, dobra. Normalne jedzenie, ale znowu coś za coś. No. Fajny żart poprosimy. Ojejku, dobra, czekaj, fajny żart. Fajny żart. Nie, no Szybson, nie potrafi żarta wymyślić. Nie, no czekaj, zaraz opowiem jakiś żart, czego muszę się zastanowić. Okej, mam. mam żart.
Są dwa konie, jeden widomy, drugi niewidomy. I ten, który widzi, pyta się konia niewidomego, czy bierze udział w wyścigu z przeszkodami. A ten niewidomy mówi, nie widzę przeszkód. Dobre, śmieszne, ej, to było zabawne. Dobra, damy mu. No nie, no dlaczego zgniły ziemniak? Proszę. Dobra, uwaga, znaj naszą litość. Proszę bardzo. Ale, dziewczyn. Opieszony. Ale, Szypson, tobie teraz ci się upiekło. Następnym razem to będziesz upieczony tutaj, widzisz ten ogień? A możecie mi dać jeszcze jedną szansę? Bo ja nie zwiedziłem chyba wszystkiego jeszcze. Zwiedziłeś wszystko. Szypson, jutro ja... A zostawiłem tam jedną rzecz moją. A jaką? Takie szkło dostałem. Trudno. Teraz nie, no proszę, bo ja chciałem sobie tu udekorować. No proszę, tu jest nie tak macie. Pusto. No, udekorować coś, to czekaj, tak. Za dobrze masz tutaj. No ale mogę mieć lepiej, nie? Mogę coś do dekoracji? Masz. Proszę rację, bardzo. Masz rację. Ale czy ja to mam zasadzić, jak nie mam donicy? Szypsony. To masz jeszcze, czekaj. To ale ja bym szkło chciał, bo szkło fajne jest do tutaj. Nie, przykro mi. Czemu nie mogę? Śnieżki? O, i proszę. Ojej, donica. A mogę jakiś stolik? Mogę jakiś stolik? Jaki stolik? Po co ci jest stolik? Nie, stoisz tak dużo, to bez, nie przesadzę już może, co? Ale nie mam na czym tego postawić, ja nie mogę tego postawić na tym. Dziecka. Masz problem. Nie mam śnieżek, skończyły mi się śnieżki. Mogłeś? Bo ja powiem tak, jakbyś Szypson nie uciekał... Ale ja nie mam na czym, nie mogę tego tu postawić na tym, musicie dać mi jakiś blok, na którym będę mógł to postawić. To jest mój problem. Ja tutaj chciałam cię oprowadzić po tym pięknym zamku, a ty takie rzeczy robisz. Nie ufasz nam, uciekasz. To jest koniec, Szypso, to jest koniec naszej znajomości. A możemy zrobić... No, jaki jest koniec znajomości? Przecież obejdziemy fajny żart. Ja naprawdę chciałam sobie się zaprzyjaźnić ze Szypsonem, ale on tylko ucieszka mu w głowie. Chodź, Emilia, porozmawiajmy o paznokciach. Nie, no proszę, nie. Zostawiajcie mnie tu znowu. Nie. Zobaczysz jeszcze, ja ty ci pokażę. Nie wiem, widzowie, to jest jakaś tragedia. Dlaczego ja muszę zostać tutaj zamknięty? Co to ma być? Nie, no ja tego nie rozumiem. Ale patrzcie, jest tam ender chest, jeszcze go nie otworzyłem. Tam nic nie ma w tamtych skrzynkach póki co, ale jest ender chest, więc ja myślę, że kiedyś na pewno nam się go uda otworzyć i ja jestem pewien, że tam będzie coś, co mi się przyda w przyszłości, więc gdzieś tam mam nadzieję, że się jakoś kiedyś do niego dostanę. No zwiedziliśmy górę, totalnie nie wiem, gdzie jesteśmy, bo to jest totalnie dziwne miejsce i totalnie nie przypomina mi w ogóle jakichś znajomych miejsc. Jest to gdzieś pod ziemią prawdopodobnie. No i znaczy w sumie to na pewno jest to gdzieś pod ziemią i nie wiem totalnie, gdzie jesteśmy, ale jeżeli jesteśmy pod Palionowem, to aż strach pomyśleć, że całe Palionowo wygląda tak jak ta jaskinia. To jest przerażające. No nic, kończę ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, pozdro. Pa, pa.